Drodzy, kiedy rozpoczyna się nowy rok, czy na jakiś nowy etap w naszym życiu, to często patrzymy właśnie z takim, no, trochę oczekiwaniem, trochę niepokojem. Może są przed nami jakieś nowe zadania, nowe wyzwania, które musimy podjąć, które gdzieś nas czekają. I to czasami wiąże się z różnymi takimi, no, może niepewnymi odczuciami, jak to będzie, nie? Być może jesteście w swoim życiu gdzieś w momencie, kiedy podejmujecie nową pracę, czy jakieś inne nowe zobowiązania, które sprawiają, że nie wszystko jeszcze wiecie, jak to wygląda, jak to będzie, czy inne różne wyzwania i decyzje w życiu, które trzeba podjąć. I drodzy, my często gdzieś na początku w takich sytuacjach jesteśmy czasami troszeczkę właśnie tacy niepewni. Zastanawiamy się, jak to wszystko będzie. Mamy jakieś obawy może nawet. I wiecie, myślę, że w taki sposób czuł się pewien człowiek w Starym Testamencie imieniem Jozue. Kiedy na początku tej księgi jest opisana historia, gdy on musiał przejąć dowodzenie, można powiedzieć, nad całym ludem izraelskim. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów z pierwszego rozdziału księgi Jozuego. I czytamy tam takie słowa. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Mojżesza, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan. Ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać im ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Drodzy, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ten potężny naród, jakim był już wtedy Izrael, dowodzony przez Mojżesza. Mojżesz był wyjątkowym człowiekiem. I czytamy wiele o nim w księgach mojżeszowych. Był to człowiek, którego Bóg wybrał, powołał do tego, żeby przewodził ludowi izraelskiemu. I wiecie, na początku, na samym początku, kiedy Bóg go wybrał, to Mojżesz mówił, nie, Boże, weź kogoś innego, bo ja się nie nadaję, nie? I kiedy pod koniec patrzymy na Mojżesza, to sobie trudno wyobrazić, że ten Mojżesz takie słowa mógł mówić. No przecież Bóg go tak używał, nie? Był tak blisko Boga, doświadczył tak blisko takiej Bożej obecności, rozmawiał z Panem twarzą w twarz, czytamy. Aż skóra na twarzy jego promieniała. Drodzy, ale na początku ten Mojżesz, kiedy Bóg go powołał, mówi, Panie, weź sobie kogoś innego, ja się nie nadaję. Jednak Bóg go doprowadził do miejsca, w którym przewodził całemu temu narodowi. I Mojżesz był rzeczywiście wyjątkowym człowiekiem. Wyjątkowym Bożym sługą. Wiecie, gdybyśmy jedną kartkę obrócili wcześniej, przynajmniej w Bibliach Warszawskich tak jest, i zobaczyli na ostatni rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, ostatni rozdział, 34, i od 10 wersetu czytamy tak. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej, nad Faraonem i nad wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią. I przez wszystkie przejawy mocy i przez wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. To był Mojżesz.
I wyobraź sobie, że teraz musisz po takim Mojżeszu przejąć dowodzenie nad narodem izraelskim, nie? Wszyscy znają Mojżesza, wiedzą już, widzieli, co Bóg czyni przez niego i teraz taki Jozef miał przejąć po nim. To musiało być trudne. I tak sobie myślę, kiedy Mojżesz umarł, to Jozef sobie pomyślał, ciekawe, kto teraz stanie na czele. I Bóg mówi do niego, Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się, ty i cały ten lud. Bóg mówi, Mojżesz umarł, coś się skończyło, ale teraz zaczyna się coś nowego. Drodzy, można powiedzieć tak, ludzie przychodzą i odchodzą, zmieniają się, ale Boża wola jest ta sama, niezmienna, trwa, Boże dzieło trwa. Bóg wciąż i Jego obietnice są pewne i niezmienne. My czasami myślimy, no jak tego człowieka zabraknie, no to już nie wiem, jak to się stanie. No to będzie niemożliwe, no? Jak tego człowieka zabraknie. A drodzy, to nie jest tak. Oczywiście są ludzie, którzy wyjątkowe rzeczy dokonali w Bożym imieniu i dla Niego, ale tak naprawdę to Bóg dokonał tego przez nich. I tak naprawdę to Bóg jest autorem tego wszystkiego i Bóg jest tym, którego ostatecznie chcemy zwracać uwagę. Drodzy, kiedy czytamy historię Mojżesza, to tak naprawdę czytamy historię Boga, który działa przez Mojżesza, który wywiera swoją moc przez niego. I musimy zawsze w taki sposób patrzeć na Słowo Boże. Musimy patrzeć, gdzie tam jest Bóg w tej historii. I kiedy patrzymy na to, to widzimy, że Bóg powołuje Jozuego, bo jego obietnica ma się wypełnić. Bo jego słowo ma się wypełnić. A jego obietnicą było to, że oni wejdą do ziemi kananejskiej. Że oni tam wejdą, że oni zajmą tą ziemię w posiadanie. I Bóg mówi do Jozuego, teraz ty będziesz na czele tego ludu. Tak sobie myślę, że musiał sobie pomyśleć, Panie Boże, czy ja dam radę, nie? Czy ja dam radę? Chociaż gdybyśmy popatrzyli na życie Jozuego, to nie był ktoś, kto tam gdzieś z łapanki został gdzieś tam nagle w ostatniej chwili złapany. To był człowiek, który był przy Mojżeszu cały czas. Zobaczmy, że on był jednym z tych, których Mojżesz wysłał, żeby tą ziemię, jak to nazywane jest, tam przeszpiegowali, czyli prześledzili, zobaczyli, nie? On był jednym z 12. I tak naprawdę tylko on i Kaleb powiedzieli, damy radę, możemy tam iść, Bóg jest wierny. A ta cała dziesiątka powiedziała, nie, tam olbrzymy są jakieś miasta warowne, nie damy rady w ogóle. Wiecie, to było trochę zdarzenie kultur. Izraelici to były plemiona pasterskie. I nagle weszli do ziemi osiadłej, gdzie ludzie mieli potężne miasta, warowne mury, jakieś rydwany nawet i takie różne rzeczy. I można powiedzieć, jeśli chodzi o taki rozwój cywilizacyjny, to tak by dzisiaj można było powiedzieć, że oni byli niżej, Izraelici, od tych już osiadłych tam Kananejczyków. I dlatego, kiedy oni zobaczyli to wszystko, czego sami w ogóle nie mieli, być może nawet nie widzieli, no w Egipcie, ale to pokolenie już wymarło, jak wiemy, a więc było zupełnie nowe, wychowane na pustyni. I kiedy oni zobaczyli to wszystko, to myśleli, nie no, przecież my tutaj jesteśmy jak małe robaki w porównaniu z tych wszystkich potężnymi rzeczami, które tutaj widzimy, nie? Natomiast Jozue i Kaleb byli tymi, którzy powiedzieli, jeśli Bóg jest z nami, damy radę. I tutaj widzimy, że Jozue ma stanąć na czele Bożego ludu. Zobaczcie, że z tego całego pokolenia, które wędrowało przez pustynię, które wymarło, tylko Jozue i Kaleb, tych dwóch jedynie weszło do tej ziemi. Co to oznacza? Oni byli tam najstarsi. Wszyscy inni byli młodsi, bo się urodzili dopiero na pustyni, nie? A oni już wcześniej. Nie? Widzimy to? I Bóg powołuje Jozuego. Historia Jozuego jest też bardzo ciekawa, dlatego że on był z Mojżeszem we wszystkich tych najważniejszych momentach, kiedy on był pod górą Synaj. Tam przykazania Mojżesz dostawał, to też tam Jozue czekał gdzieś tam na niego, był takim jego sługą, pomocnikiem można powiedzieć. I jest bardzo jeden ciekawy moment, kiedy czytamy, że Mojżesz zmienia imię Jozuego. Nie wiem, czy znacie ten fragment, ale to jest opisane w trzeciej księdze mojżeszowej. I tam jest powiedziane, że wcześniej Jozue nazywał się inaczej. Nie wiem, czy o tym wiecie. I to jest opisane w rozdziale 13, gdzie jest powiedziane coś takiego.
przepraszam, w czwartej Mojżeszowej, nie w trzeciej, czwartej Mojżeszowej, rozdział 13. I tam jest pokazane, że 13 rozdział i 16 werset. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszeę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozuę. Drodzy, zmiana imienia w Biblii często wiąże się z nowym powołaniem. Często wiąże się z nowym zadaniem, które Bóg daje. Często wiąże się z tym, że Bóg powołuje teraz do nowego dzieła. Widzimy to, chociażby Saul stał się Pawłem, prawda? Szymon stał się Piotrem. Widzimy to w kilku różnych fragmentach i miejscach Biblii. Tutaj widzimy, że Mojżesz zmienia jego imię. On się nazywał Hoszea. To jest to samo, co Ozeasz. I oznacza w takim dosłownym tłumaczeniu zbawienie lub też zbawiony. Tak można by to przetłumaczyć. A Bóg zmienia jego imię na... Mojżesz zmienia jego imię na Jozue. To jest to samo imię, co Jezus. Czyli po hebrajsku Jehoszua lub Jeszua. Czyli Jahwe jest zbawieniem. Bóg jest zbawieniem. To Bóg zbawia. Bardzo ciekawe. W tym kontekście można by pójść dalej i powiedzieć, że tak naprawdę Jozue był takim typem, w jakim sensie już wskazującym na Jezusa Chrystusa. Miał to samo imię. I chociaż czytamy inaczej, Jozue, a tu Jezus, to jednak jest to samo imię w hebrajskim. Jehoszua, czy właśnie Jeszua. Jahwe jest zbawieniem. Drodzy, to nam wskazuje też trochę właśnie znaczenie tego Jozuego, dlatego że on wprowadza ich do nowej ziemi, którą Bóg im obiecał. To jest piękny obraz tego, co czyni Jezus Chrystus w naszym życiu. To On wprowadza nas w to wszystko, co Bóg nam daje. To tylko dzięki Jezusowi możemy to wszystko mieć. Można by ten temat rozwinąć, ale chcę się skupić trochę bardziej na tej historii tutaj Jozuego. Drodzy, kiedy patrzymy, to widzimy, że Bóg trzy razy w tym fragmencie mówi bądź mocny i mężny. Trzy razy to powtarza i za każdym razem w trochę innym jakby kontekście, czy też dopowiadają coś innego zaraz za tym. Oni stali przed rzeką Jordan. Mieli przekroczyć rzekę. No ale jak tu przekroczyć rzekę? Rzeka była głębsza lub nie, dokładnie nie wiem, ale na pewno była rybąca i cały lud z tymi wozami, z tym bydłem, z tym wszystkim, przekroczyć taką rzekę to nie była prosta sprawa. Mostu żadnego nie było. Musieli przejść. I Bóg mówi do Jozuego: ty będziesz tym, który przeprawi cały mój naród, który pójdzie na czele. To ty będziesz teraz dowódcą. I mówi trzy razy: bądź mocny i mężny. On tak bardzo tego potrzebował. Drogi bracie, droga siostro, ja nie wiem, w jakiej sytuacji znajdujesz się w swoim życiu, ale być może potrzebujesz usłyszeć od Boga takie słowa: bądź mocny i mężny dzisiaj. Bądź mocny i mężny teraz, w tym miejscu, w którym jesteś. W kontekście tego, co przed tobą. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj. I chcę to, drodzy, abyśmy zobaczyli na podstawie takich trzech punktów właśnie, tak jak trzy razy jest Jozue wezwany do tego, żeby być mocny i mężny. I nazwę to trzy razy W. Nie mylić z www internetowym, ale trzy razy W. Po pierwsze, wezwanie, po drugie, warunek i po trzecie, wsparcie. I o tych trzech rzeczach chciałbym tutaj trochę powiedzieć. Po pierwsze, wezwanie. Zobaczcie, kiedy pierwszy raz Bóg mówi do niego w szóstym wersecie: bądź mocny i mężny, to mówi tak: bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Czyli to jest wezwanie. Zajmij nową ziemię. Zajmij to, co przed wami. Jesteś wezwany do tego, żeby zająć tą nową ziemię. A więc nie zatrzymuj się. Krocz naprzód. Odważnie. Nowa ziemia to jest ten cel, którym Bóg ci wyznaczył. Drodzy, to jest Boża obietnica. To Bóg mówi, to jest ziemia, którą ja wam daję. Ale wiecie, często jest tak, kiedy Bóg coś daje, to mówi, ale wy musicie o to powalczyć. To znaczy, ja wam to już daję, ale ty musisz coś z siebie dać, żeby to osiągnąć, żeby do tego dotrzeć. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy my często
zaangażowali się w wypełnienie się Jego obietnicy. On mówi, ja wam daję tą ziemię. Ale wy macie iść. Wy macie pójść do przodu. I tutaj czytamy, że Bóg dał Jozuemu tak wielkie zadanie. Zadanie poprowadzenia ludu. Drodzy, nie wiem, ile tam było ludzi, ale czytamy w niektórych tam spisach, że było 600 tysięcy mężczyzn. Jeśli byśmy dodali do tego kobiety i dzieci, to nie wiem, mogło być tam za 2 miliony ludzi? Chyba, żebyśmy inaczej odczytali te teksty, co niektórzy też próbują robić, bo mówią, że to jest nieprawdopodobne, żeby tak wielka liczba ludzi tam była. Ale drodzy, nieistotne. Na pewno to nie była garstka ludzi, tak jak nas tutaj. To były setki, to były tysiące ludzi. I weź teraz przewodź takim ludziom, poprowadź takich ludzi. Gdy często każdy ma różne zdania, pomysły. Zresztą widzimy, jak oni szli przez pustynię, ile razy buntowali się w różnych tam momentach. A to tego im brakowało, a to tego im brakowało, a to tu się nie podobało, a to coś tam się nie podobało. Pomimo, że widzieli takie znaki i cuda, widzieli, jak Bóg z ognia, ogień z nieba, słup ognia widzieli. Widzieli mannę codziennie. Widzieli niesamowite cuda i wiele innych rzeczy. A pomimo tego gdzieś tam po drodze potrafili się buntować. Dlatego Bóg mówi do Jozuego, bądź mocny i mężny. Bo ty oddasz temu ludowi posiadanie ziemi, którą przysiągłem dać ci ojcom. Czyli Bóg mówi, ja obiecałem i przysiągłem, że dam tą ziemię ich ojcom. Ale to ty musisz teraz ich prowadzić. Zajmij nową ziemię. Jakie zadanie tobie Bóg dał? Jakie obowiązki ci powierzył? Tego nie wiem. Ale drodzy, myślę, że Bóg chce nas dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy odważnie stanęli wobec tego, co jest przed nami. Żebyśmy nie próbowali uciekać, chować się, albo mówić, nie dam rady. To wszystko jest za wielkie, za duże, zbyt jakieś dla mnie... Ja sobie nie poradzę. Drodzy, jeśli Bóg cię gdzieś stawia, to znaczy, że da ci siły do tego. To znaczy, że możesz wejść i zająć tę nową ziemię. Drodzy, tajemnica polega na tym, że to nie my jesteśmy tutaj kluczem. Kluczem jest Bóg, który jest w nas. Jeśli ty wierzysz, że Bóg jest w tobie, że Chrystus w tobie mieszka, że On żyje z tobą, że to On jest tak naprawdę najistotniejszy, to jesteś w stanie zrobić wielkie rzeczy. Nawet jeśli one wyglądają jako małe rzeczy, ale dla ciebie to będą wielkie rzeczy, bo przełamujesz samego siebie. Drodzy, na tym właśnie polega ta wielkość Bożego dzieła w nas. Wiecie, kiedy ktoś by spojrzał na moje życie i powiedział, no, Jarek to zawsze robił tak i tak. To nic dziwnego, że robi i tak dalej, nie? Ale kiedy by ktoś powiedział, ty, Jarek nigdy tak nie robił, a teraz tak robi. To jest coś, co jest dowodem zmiany, jaka nastąpiła, nie? To jest dopiero widać, że Bóg coś tam zmienił. I drodzy, ja myślę, że to jest trochę tak, że my stajemy jako tacy często niepewni wobec tych wszystkich zadań, które są wobec przed nami. Przed tą nową ziemią, którą musimy wejść i zdobyć. Ale Bóg mówi, ja jestem z tobą. Jeśli On nas zmieni, to okazuje się, że jesteśmy w stanie robić rzeczy, o których nawet sami nie podejrzewaliśmy, że my jesteśmy w stanie to zrobić. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni. Panie Boże, ja zrobiłem to i tamto, a nigdy wcześniej tak się nie zachowałem, nie byłem w stanie takie rzeczy robić. Drodzy, Bóg prowadzi nas. On naprawdę jest z nami. On mówi tylko, bądź mocny i mężny, znaczy nie trać odwagi, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Nie wiem, jak wy macie, ale ja często zauważam, że kiedy pojawiają się takie trudne rzeczy, to jest taka tendencja we mnie, taka myśl, a dam sobie spokój, nie? A nie chcę się, ja już mam tego dosyć, nie? Taka jest myśl, żeby się wycofać, żeby uciec, żeby zrezygnować. Drodzy, to jest w każdym człowieku, myślę, coś takiego. Ale bardzo często to jest błędem. Chodzi o to, że my nie mamy się wycofywać, ale mamy odważnie iść. Dlaczego? Bo ufamy, że skoro Bóg nas tam prowadzi, to dam radę. Jeśli On jest ze mną, to ja dam radę pójść dalej, pójść do przodu. A więc wezwanie, jakie brzmi, bądź silny, bądź odważny, podbij nową ziemię, bądź gotowy tam wejść. Bóg, jeśli daje zadanie odpowiedzialności, to On daje też siły do wykonania tych wszystkich rzeczy. Często zaczyna się od małych kroków.
Drodzy, trzeba zacząć od małych kroków. I kiedy czytamy później, to oni weszli, wiecie, jak do tego Jordanu weszli? Bóg mówi, przejdziecie przez ten Jordan. I wiecie, musieli zrobić najpierw krok, a tam woda była jeszcze. Nie? Woda się nie roztopiła przed, zanim oni weszli. Dopiero jak oni weszli do wody, zrobili krok wiary, dopiero wtedy woda zaczęła się rozstępować. Drodzy, Bóg chce, żebyśmy weszli. Jeśli On nas powołuje i daje nam jakieś zadanie, idź odważnie do przodu. Idź odważnie do przodu. Bo jeśli to jest Jego obietnica, Jego wola, Jego słowo, to możesz iść z odwagą. Ale zacznij od małych kroków, kroków wiary, które Bóg chce, żebyś zrobił. Wiecie, to, do czego Jozue jest wezwany, to jest wezwany też do odpowiedzialności. Ja mam wrażenie, że my jako ludzie, i tu myślę szczególnie w Polsce, chociaż nie tylko, my często unikamy odpowiedzialności. Znaczy, my nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności. Ja to widzę nieraz właśnie w kościele czasami właśnie, że tak ludzie, no nie, nie, ale ja to, za to nie chcę być odpowiedzialny. Nie, nie, ja... Każdy się boi odpowiedzialności, nie? Większość jest w stanie i chętnie pomóc w czymś, ale odpowiedzialność przyjąć za jakąś służbę, to wszyscy gdzieś tam się raczej boją, nie? Unikają tego. Jozue jest wezwany, żeby wziąć odpowiedzialność. On ma wziąć odpowiedzialność za to, do czego Bóg go powołuje. Nie? Drodzy, kiedy stajemy przed jakimiś ważnymi rzeczami, to przypomnijmy sobie słowa, które Bóg mówi do Jozuego. Bądź odważny, czy bądź mocny i mężny. Miej odwagę. Oni mieli wziąć tak naprawdę to dziedzictwo, które już im się, że tak powiem, należało, znaczy, które Bóg już im obiecał. To było coś, co Bóg już im obiecał. A więc Bóg powiedział, że oni to będą mieli. I oni teraz mieli to wziąć w posiadanie. Teraz tak sobie myślę, my jako chrześcijanie czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy nie byli chrześcijanami. Co mam na myśli? Nie wierzymy w to, kim jesteśmy w Chrystusie. Co my mamy w Chrystusie? Drodzy, Bóg w Chrystusie obdarował nas tak wielkimi rzeczami. On dał nam przebaczenie grzechów. On dał nam nową naturę. Zmienił naszą tożsamość. Ja już nie jestem grzesznikiem skazany na potępienie. Ja jestem nowym stworzeniem, dzieckiem Boga. To jest prawdą o mnie i o Tobie. Czy wierzysz w to? My czasami żyjemy tak, jakby tak naprawdę, jakbyśmy się do niczego nie nadawali, nic nie potrafili, wszystko jest nie dla nas, to wszystko inne dotyczy... Nie! To dotyczy Ciebie. To Ty jesteś wezwany do tego, żeby zaufać, uwierzyć, że jesteś dzieckiem Bożym. Że w Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. To jest prawdą o Tobie. I chociaż to jest prawdą o Tobie, to jeśli Ty w to nie uwierzysz, to nie będziesz się cieszył owocami tego. Ty musisz w to uwierzyć, musisz to przyjąć, musisz naprawdę wejść w to. Tak jak Jozue wszedł do tej ziemi obiecanej. Drodzy, Bóg dał nam niesamowite błogosławieństwo w Chrystusie. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. On jest naszym pokojem, czytamy. On jest drogą i prawdą i życiem. Drodzy, w Nim jest wszystko, czego my potrzebujemy do życia i pobożności. Wszystko jest w Chrystusie. My potrzebujemy tylko bardziej się zagłębiać, kim On jest w naszym życiu. Uwierzyć, zrozumieć, pójść za tym. Im bardziej się w tym wzmacniamy, im bardziej wzrastamy, tym lepiej będziemy wydawać owoce Jego. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. A więc dopiero wytrwanie w tych rzeczach, które On mówi, które są prawdą, prowadzi do tego, że stajemy się prawdziwie Jego uczniami. A dalej jest mowa o tym, że i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uwolni. Zobaczcie, my potrzebujemy wytrwać w tym, co prawdziwe. Trzymać się tego mocno. Wierzyć w to. Ja mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie wierzą, a wiesz, ja to jestem takim chrześcijaninem drugiej kategorii, nie? To znaczy, inni tam są lepsi, ale ja to taki jestem. No, ale to jest nieprawda. To jest kłamstwo szatana. Nie ma czegoś takiego. Albo jesteś chrześcijaninem i Chrystus mieszka w tobie z całą swoją pełnią, albo nie jesteś chrześcijaninem. To potrzebujesz się nawrócić do Chrystusa, potrzebujesz przyjść do Niego. Ale jeśli jesteś w Chrystusie i On jest w tobie,
Drodzy, ty jesteś Bożym dzieckiem, masz nową tożsamość i możesz żyć z Nim prawdziwie, dla Jego chwały. Mamy obywatelstwo niebios, wiecie o tym? Nasza ojczyzna zaś jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, czytamy. Drodzy, jesteśmy kupieni za wysoką cenę. Chrystus przelał swoją krew za ciebie i za mnie. Nie po to, żebyśmy żyli byle jak i żebyśmy nie wierzyli w to, co On czyni, ale żebyśmy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, że On żyje w nas, że On jest naszym życiem. I zaczęli tak żyć. Bo to jest prawdą o tobie i o mnie. A więc, drodzy, bądźmy odważni i uwierzmy w to, co jest prawdą o tobie i o mnie. Co jest w Chrystusie dla każdego z nas dostępne. Żyjmy w oparciu o tą nową tożsamość, którą mamy w Chrystusie, a nie w oparciu o to, co było kiedyś. Co myślimy o sobie, że no ja tak, wiesz, zawsze tam upadałem, no więc teraz też tak będę upadał. No nie! Jeśli jesteś w Chrystusie, to ty nie musisz już więcej upadać. To ty nie musisz być w nałogu. To ty nie musisz trzymać się tych starych rzeczy. Bo Chrystus daje ci wolność, moc do tego, żebyś przerwał wszelkie jarzma, rozerwał to wszystko. W Chrystusie jest wolność, tylko w Nim. I On to nam daje, drodzy. Problem polega na tym, że my czasami w to nie wierzymy. Że my w to nie ufamy, że my jakoś tak gdzieś trzymamy się na obrzeżach tego. No niby jestem zbawiony, ale tak jakby, nie wiem, by to nie działało w moim życiu. To nie jest prawda. Ty masz w to uwierzyć. Naprawdę za tym pójść odważnie. Druga rzecz, o której tutaj jest powiedziane, bądź odważny i bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesza, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj do niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. No i później ten piękny werset Jozuego 1,8, który niektórzy znają na pamięć. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Piękny werset na temat znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu. I drodzy, to jest to drugie W, o którym chciałbym powiedzieć. To pierwsze W to było wezwanie, a więc zajmij nową ziemię, wejdź tam z odwagą. I to drugie W to jest warunek. Trzymaj się Słowa Bożego. Trzymaj się Słowa Bożego. To jest warunek. Uchwyć się tego Słowa. Drodzy, my potrzebujemy być posłuszni Słowu Boga. Dlaczego? Dlatego, że nasze myśli z natury nie są Bożymi myślami. Bo Boże myśli to nie nasze myśli. I my potrzebujemy uczyć się, co to znaczy. Jak Bóg myśli. Dlatego potrzebujemy napełniać się Jego myślami, Jego Słowem. I wtedy to może przeniknąć nasz umysł i zaczniemy myśleć w nowy sposób. Ale my ciągle potrzebujemy kontaktu ze źródłem, z Nim samym. Dlatego tak ważne jest co? Posłuszeństwo. My potrzebujemy być posłuszni Jego Słowu. Wiecie, jeśli jakiś przywódca nie podąża za Bogiem, nie jest posłuszny Bogu, nie nauczył się posłuszeństwa Bogu, to będzie bardzo destrukcyjny. I niestety tak często się dzieje. Są przywódcy w kościele nawet, którzy nie słuchają Boga, tylko mają jakieś inne zupełnie źródła autorytetu. I to będzie bardzo destrukcyjnie wpływało na Kościół. Drodzy, lider to jest ten, czy przywódca to jest ten, który nauczył się najpierw posłuszeństwa. Jeśli ktoś jest posłuszny, dopiero wtedy może sam przewodzić. Muszę najpierw sam nauczyć się posłuszeństwa. I dopiero wtedy mogę przewodzić innym. Drodzy, jeśli ja nie będę posłuszny Bożemu Słowu i nie będę posłuszny Bogu, to jak ja mogę mówić innym coś, cokolwiek o Nim? Jak ja mogę wskazywać, prowadzić innych? Ja muszę sam nauczyć się posłuszeństwa Bożemu Słowu. To musi być częścią mojego życia, to musi być pragnienie mojego życia. A więc, drodzy, to, co tu jest napisane, to Bóg mówi do Jozuego: trzymaj się mojego słowa. Napełniaj się moim słowem. Napełniaj swoje życie moim słowem. A więc bądź odważny i mężny w kontekście, aby ściśle czynić wszystko, co ja powiedziałem. Aby być posłuszny mojemu słowu. To, co moje słowo mówi. Wiecie, posłuszeństwo wobec woli Boga może być nie zawsze łatwe, dlatego że czasami mogę być nawet wyśmiewany dzisiaj za to, że chcę być posłuszny Bogu. Bo dzisiaj często ludzie żyją zupełnie inaczej.
jeśli chcesz z całego serca i za Bogiem, to może nawet cię spotkać wyśmianiem. To może być nawet czasami wbrew naszym takim, wiecie, naturalnym uczuciom czy odczuciom, nie? Bo mamy jakieś naturalne nasze i posłuszeństwo woli Bożej może sprzeciwia się temu, co my z natury byśmy chcieli, nie? Czasami trzeba zaprzeć się samego siebie, tych starych rzeczy, starych nawyków. Drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale jest napisane, że nawet Jezus nauczył się posłuszeństwa. Czytamy o tym, Hebrajczyków, że uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A więc On wie, co to znaczy być posłusznym. I to znaczy, że my także możemy być posłusznymi, że On może nam pomóc w tym, żebyśmy my również uczyli się posłuszeństwa. Byli posłuszni Jego słowom. Jedyną właściwą motywacją do posłuszeństwa jest miłość. I zobaczcie, że czasami jest napisane, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A więc wyrazem miłości do Jezusa jest to, że my jesteśmy posłuszni Jego słowu. Ale motywacją jest miłość. Miłość do Boga, miłość do ludzi wokół. A więc to Słowo Boże powinno zajmować centralne miejsce w naszym życiu. Potrzebujemy tej częstej styczności ze Słowem Bożym, żeby ukształtować nasze myśli. Abyśmy my byli ukształtowani przez te rzeczy, które tam są. Przez to, co Bóg mówi. Jak to jest w Twoim życiu? Jakie miejsce zajmuje Słowo Boże w Twoim życiu? Czytasz je? Zaglądasz do Niego? Jest gdzieś tam bliskie w Twoim życiu? Trzecia rzecz, o której to jest powiedziana, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić, dziewiąty werset, czyni przykazanie ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Zobaczmy, co Bóg mówi, trzecia rzecz. A więc tą trzecią rzeczą jest wsparcie. Po pierwsze było wyzwanie, zajmij nową ziemię. Pierwsze W. Drugie W to jest warunek, trzymaj się Słowa Bożego, bądź posłuszny Słowu Bożemu. I trzecie, wsparcie. Bóg mówi, ja będę z Tobą. Drodzy, to jest to samo słowo, które Bóg mówi do Mojżesza, kiedy go powołał. Kiedy mówi, no tak, ale jaki znak będzie, że my tam, żeby mi uwierzyli, teraz pójdę. Bóg mówi, ja będę z Tobą. Bóg mówi, ja będę z Tobą. I dał mu tam później jeszcze parę znaków. Ale mówi, to jest najważniejsze. Ja będę z Tobą. Drodzy, najważniejsze, czego możemy doświadczyć, to obecności Jezusa w naszym życiu. To tego, że On jest w nas. Pomimo trudności, problemów, różnych bardzo trudnych sytuacji, które musimy przejść. Drodzy, jeśli Jezus jest ze mną, to dam radę. Ja, słaby człowiek. Ja, Jarek, który często nie nadaje się do pewnych rzeczy, który nie umiem, który sobie nie daje rady, który się poddaje, który rezygnuje, który ma sumiany zapał. Jeśli Jezus jest ze mną, to dam radę. Czy wierzysz to w Twoim życiu? Jeśli Jezus jest z Tobą, to naprawdę dasz radę. I nawet tak wielkie zadanie, jak Józef miał poprowadzić cały lud, prowadzić go do nowej ziemi, zdobyć tą ziemię, co wydawało się tak potężnym zadaniem. Ale jeśli Bóg jest z nim i to Bóg go to postawia i powołuje, to da radę. Drodzy, kiedybyśmy czytali Księgę Józefa, byśmy zobaczyli, że rzeczywiście Bóg dał radę. Józef też. I dopóki żył Józef, oni zdobywali ziemię za ziemią, kolejne wszystkie tam miejsca, tak jak Bóg obiecał. Kiedy Jozue umarł, zaczęło się tam trochę problemy robić, nie? Drodzy, widzimy, że jeśli Bóg jest ze mną, to choćby nie wiem, jakie problemy, przeszkody były przede mną, to dasz radę. Nie dlatego, że Ty jesteś taki mocny, ale dlatego, że On jest mocny. Zaufaj Jemu, Jego mocy, Jego obecności w Tobie. Ty jesteś nowym stworzeniem. Bóg mówi, ja jestem z Tobą. Drodzy, tak naprawdę to jest najważniejsza obietnica, która wypływa z Pisma. Że Bóg mówi, ja jestem z Tobą. Wiecie, co apostoł Paweł mówi tam w liście do Kolosan? Mówi, jaka jest tajemnica? Tajemnicą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. To jest tajemnica. To jest największa tajemnica. Chrystus w Was, jeśli Chrystus jest w Tobie. Drogi bracie, droga siostro, dasz radę. Nie wiem, jaka nowa ziemia stoi przed Tobą dzisiaj, w tym nowym roku. Nie wiem, jakie nowe zadania, obowiązki czy odpowiedzialności, które musisz przejąć. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli Bóg jest z Tobą, jeśli On daje Ci wsparcie, to dasz radę. Cokolwiek by to nie było. Nawet jeśli wydaje się, że to są olbrzymy jakieś, takie goliaci stoją na drodze.
potężne warowne mury, których nie wiesz w ogóle, jak to tam podejść do nich, nie? A Bóg mówi, nawet bez udziału ręki człowieka to wszystko runie, nie? Tak jak w Jerychu. Drodzy, jeśli Bóg jest z nami, to ktoś przeciwko nam tak naprawdę? Czy ufasz Jemu, że On jest w twoim życiu? Czy trzymasz się Go mocno? Wiecie, walka toczy się, drodzy, tak często o twoją wiarę, o to, co się dzieje w twoim myśli, w twoim sercu. Diabeł chce zabrać, żebyś ty nie ufał Bogu, żebyś przestał Jemu ufać, żebyś uznał, no tak, na tym świecie to trzeba samemu sobie radzić, tam Bogu ufać, trzeba po swojemu żyć. I my często jesteśmy kuszeni, motywowani do tego, żeby zaufać samemu sobie, swoim możliwościom i po ludzku wszystkie sprawy rozwiązywać. I przestać ufać Bogu w tym wszystkim. Drodzy, Boże Słowo zachęca nas, zaufaj Jemu. I z tej ufności dopiero nie wypływają wszystkie twoje czyny, decyzje i wybory. Ufności do tego, kim Bóg jest w twoim życiu. Bądź silny i mężny, bo Pan Bóg twój jest z tobą. Drodzy, jeśli Bóg mówi, że ja cię tam wprowadzam, ja chcę, żebyś tam wszedł, to masz krok za krokiem iść, tak jak Izraelici. Nawet jeśli nie widzisz, widzisz tu wodę, ale tu, Panie, tu woda jeszcze jest. No, zrób tylko wiarę. I oni weszli, wiecie, i dopiero wtedy woda się roztopiła. Drodzy, jeśli zaufamy Chrystusowi, to będziemy jak Jozue, który ostatecznie zwyciężył. Dlatego, że zaufał Bogu, trzymał się mocno Jego. A więc chcę was zachęcić dzisiaj, abyśmy trzymali się tych, byśmy pamiętali o takich trzech W. Po pierwsze, wezwanie, zajmij nową ziemię. Bądź odważny i mężny, żeby to zrobić. Po drugie, warunek, trzymaj się Słowa Bożego, bądź Jemu posłuszny. Niech to Słowo wypełnia twoje serce i twoje myśli. I po trzecie W, wsparcie. Bóg jest z tobą. Bóg jest obecny w twoim życiu. Jeśli On jest z tobą, to choćby nie wiem co było przed tobą, dasz radę. Bo Bóg cię przez to wszystko przeprowadzi. Amen.